Rozwiąż układ równań. Minus 3y plus 4x równa się 11 i drugie równanie y plus 2x równa się 13. W poprzednim filmie widzieliśmy, że czasem można dodać równania stronami. Po takim dodaniu otrzymujemy równanie, w którym występuje już tylko jedna niewiadoma i dzięki temu możemy rozwiązać nasz układ równań. Zobaczmy, czy mamy do czynienia z taką sytuacją tutaj. Czy te równania możemy dodać lub odjąć stronami tak, aby wyeliminować jedną z niewiadomych. No więc tak, tu mamy y. No, czy dodając, czy odejmując, widać, że y się nie skasują. Podobnie jest z x-ami. Tu mamy 4x i 2x, więc ani dodanie, ani odjęcie równań stronami nie wyeliminuje nam x-a. Więc udałoby nam się wyeliminować y, gdybyśmy w drugim równaniu na przykład mieli 3y. No dobrze, ale my wiemy, że równania możemy mnożyć stronami. Prawda? Mnożyć możemy obie strony równania pomnożyć przez taką samą liczbę. Czyli możemy to równanie pomnożyć sobie przez 3 i w ten sposób pojawi się w nim 3y. Czyli mnożymy obie strony tego równania przez 3, czyli mamy 3y plus 6x równa się 3 razy 13, 39. No a pierwsze równanie przepisujemy. Minus 3y plus 4x równa się 11. No dobrze, i teraz już widać, że jeżeli dodamy do siebie te równania stronami, y nam się uproszczą. Prawda? Minus 3y plus 3y nie będzie y-ów w ogóle. Tu mamy 4x plus 6x, czyli będzie po lewej stronie zostanie nam 10x, a po prawej 11 plus 39, czyli 50. Dzielimy obie strony przez 10 i otrzymujemy, że x jest równe 5. Na x równe 5. I teraz skoro x równe 5, możemy użyć na przykład równania drugiego. Wtedy równanie drugie jak wygląda? Y plus 2 razy 5 jest równe 13, czyli y plus 10 jest 13. Odejmujemy od obu stron 10 i po lewej stronie zostajemy z y równa się 13 minus 10, czyli 3. Czyli y jest równe 3. No i może sprawdźmy jeszcze, że rzeczywiście dostaliśmy rozwiązanie. Czyli tak, pierwsze równanie. Minus 3 razy y, czyli 3, plus 4 razy x, czyli 5. Ile to jest? No minus 3 razy 3 to jest minus 9 plus 4 razy 5, czyli 20. Czyli to jest 20 minus 9, czyli rzeczywiście 11. Pierwsze równanie jest spełnione. I drugie równanie y, czyli 3 plus 2 razy x, czyli 2 razy 5. To jest 3 plus 10, czyli 13. Czyli rzeczywiście rozwiązanie tego układu równań to jest x równe 5 i y równe 3. No, moglibyśmy postąpić inaczej i na przykład wyeliminować x. Prawda? Na przykład w pierwszym równaniu mamy 4x i chcielibyśmy, żeby się to nam skróciło z drugim, z x-ami z drugiego równania, czyli chcielibyśmy tu mieć minus 4x, czyli musimy drugie równanie pomnożyć przez minus 2. Więc może zróbmy to, żeby zobaczyć ten drugi sposób rozwiązania, czyli mnożymy przez minus 2 drugie równanie i dostajemy tak, minus 2y, no 2 minus 4x i równa się 13 razy minus 2, czyli minus 26. No i pierwsze równanie przepiszmy, minus 3y plus 4x równa się 11. No i tym razem, jak dodamy te równania stronami, pozbędziemy się x, prawda? I zostanie nam minus 2y minus 3y, czyli minus 5y równa się minus 26 plus 11 i to jest minus 15.
czyli minus 5y równa się minus 15, dzielimy przez minus 5 na obie strony. I tutaj zostajemy z y i minus 15 przez minus 5, czyli 3. No, czyli tak jak poprzednio, y równe 3. No i teraz mając y, możemy wstawić te 3 do równania drugiego, czyli mamy 3 plus 2x jest 13. Odejmujemy 3 od obu stron i otrzymujemy 2x jest 10, zatem x jest równe 5, czyli tak jak poprzednio, x równe 5, y równe 3.